trzeciej kolejce drugiej ligi Odra Wodzisław podejmowała GKS Tychy. Mecz Wodzisławii od pierwszych minut prowadzony był w szybkim tempie, bowiem zarówno gospodarze, jak i goście przeprowadzali składne akcje, stwarzając raz po raz groźne sytuacje pod jedną i drugą bramką. Piłkarze Odry w przekroju całego meczu przebywali częściej na polu karnym przeciwnika, ale strzały napastników były nieskuteczne. Mecz Odra Tychy zakończył się podziałem punktów 1-1. Prowadzenie dla Tychów uzyskał Ogaza w 55 minucie. Wyrówna z kolei Socha w 70. Odra Tychy 1-1.